Drodzy Państwo, na boisku numer 1 już za moment rozpocznie się ostatni mecz 6 Mistrzostw Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej. W meczu finałowym, w meczu o pierwsze miejsce wezmą udział dwie pary. Piotr Janiak, pierwszy dywizjon lotniczy Leśnica Wielka, Jędrzej Mrożyniak, jednostka ratownictwa gaśniczego w Częstochowie, kontra Adrian Stebel, Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu oraz Jakub Jetkę, Komenda Portu Wojennego Gdynia. Finał 6 Mistrzostw Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej. Maciej Szcześniewski, 4 września 2022. Przemyśl, tuż nad Sanem zlokalizowane boisko, na którym rozgrywany jest finał tejże bardzo ciekawej i dość długiej dwudniowej imprezy. 62 mecz jest meczem finałowym, 32 zespoły, a jeszcze więcej czekało na to, jeżeli ktoś by się z tego turnieju wycofał. Wiele znakomitych postaci ze świata siatkówki było obecnych wtedy w Przemyślu, między innymi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. W finale spotkały się drużyny czerwona i niebieska. Czerwona drużyna to Jędrzej Mrożyniak z jednostki ratownictwa gaśniczego w Częstochowie oraz Piotr Janiak z dywizjonu lotniczego Leśnica Wielka, a w drużynie niebieskiej Jakub Jetkę z Komendy Portu Wojennego Gdynia i Adrian Stebel z KMPSP w Wałbrzychu. Początek tego spotkania należał zdecydowanie do drużyny czerwonej. Mrożyniak i Janiak zdobyli 4 punkty z rzędu. No i wydawało się, że ten pierwszy set może szybko się zakończyć, no ale tutaj Jetkę i Stebel na pewno, można było się tego spodziewać, nie odpuszczą ani na moment, będą walczyć do końca o korzystny rezultat. W siatkówce plażowej 4 punkty to nie aż tak dużo. Tutaj można bardzo szybko, dobrym serwisem chociażby, tą stratę odrobić. Krótki atak po przekątnej drużyny czerwonej. Spójrzmy, dobra ta akcja. Jeszcze Janiak przebił piłkę w dalszą część boiska. Niebiescy kończą. No i mamy 4 punkt dla drużyny czerwonej i 2 punkt w tym momencie zdobyty przez duet Jetkę z Debel. 4-2. 2 punkty różnicy. Dynamicznie rozwijająca się impreza z roku na rok, coraz lepszy poziom z roku na rok, kapitalna organizacja, tymczasem drużyna czerwona, no i Mrożyniak trafił w siatkę. Zmiana stron. Kapitalna panorama Przemyśla, bardzo w bardzo przyjemnych okolicznościach ten turniej rozgrywany. 4-3. Atak Janiaka, no i skuteczny ten atak. 5 punkt dla drużyny czerwonej. Serwis z miejsca. Atak z prawej strony, no ale ratują się czerwoni. Jeszcze tutaj Mrożyniak trafił przez siatkę tak naprawdę na połowę rywala. No i mamy 6-3. Dość szczęśliwie teraz czerwoni zdobywają punkt. Kolejny atak po przekątnej. Wydaje się, że taka taktyka była w ofensywie w drużynie niebieskiej na początku tego spotkania. No i w tej konkretnej sytuacji 4 punkt dla niebieskich i właśnie skuteczna akcja po przekątnej. Krótki atak. Bardzo ciężko taką piłkę jest obronić. No i serwują niebiescy. W siatkę trafia Jetkę i mamy 7-4. Jakub Jetkę z Komendy Portu Wojennego Gdynia. Serwował będzie Jędrzej Mrożyniak z Częstochowy, jednostka ratownictwa gaśniczego.
Dobry serwis i punkt numer 8 dla drużyny czerwonej. Bardzo piłka nieprzyjemna, bez rotacji w zasadzie. No i czerwoni wciąż utrzymują taką dość bezpieczną przewagę 4 punktów. Serwuje dalej Jędrzej Wrożyniak. Niezły serwis, ale tym razem troszeczkę lżej. Udało się odebrać niebieskim kiwka i skuteczna kiwka po stronie niebieskich. Punkt zdobywa Adrian Stebel z Wałbrzycha. I na zagrywce właśnie teraz Adrian Stebel. Niezły serwis, wrzuceni od siatki są czerwoni. No i tutaj punktu dla czerwonych nie będzie. Jest za to 6 oczko dla Jedkę i Stebela. Mamy 14 punktów. Kolejna zmiana połów. No i znowu doszli na 2 punkty niebiescy. Przydałoby się z ich perspektywy, patrząc, złapać kontakt na 1 punkt. Wtedy już mielibyśmy bardzo wyrównaną sytuację. Dobry serwis, dobry serwis. I mamy 8 do 7. Z tej przewagi drużyny czerwonej niewiele już zostało. Spójrzmy na ten, na to wznowienie gry. Przez Stebela. Bardziej miękki serwis. Akcja już przy siatce. Jeszcze tam po bloku. Tak, sygnalizacja sędziego. Ten atak. I mamy 9 do 7. W tym ujęciu bliższym siatki aż tak dobrze tego kontaktu z rękami nie było widać. Już mamy kolejną akcję. Piłka w górze. Czerwoni. Świetny blok. Świetny blok Jakuba Jedkę. 9 do 7. Oczywiście. Dla niebieskich jest to po raz kolejny sytuacja, w której dochodzą na 1 punkt. Są w stanie wyrównać stan meczu. Czy będzie 9 punkt? Nie tym razem. Znowu 2 punkty przewagi. Fałd wyrzucił Jakub Jedkę. Serwis na środek. Na wystawce Stebel. Świetny blok. Świetny blok Janiaka. Idealny timing. Wyskoczył tutaj w tempo. Z taką pełną premedytacją, z pełną mocą ten blok wszedł w boisko. Stebel na wystawce, Jedkę celnie. Wciąż trzymają bardzo blisko za koszulkę, tak w cudzysłowie mówiąc, niebiescy czerwonych. Nie dają się urwać na więcej niż te 2 punkty. Janiak na wystawce, Brożyniak. Blisko takiej piłki niesionej, ale ostatecznie akcja zakończona autem. I wynik brzmi 12 do 9. Chwila przerwy. Nie do końca się zorientowali niebiescy, że jest chwilka przerwy. Dwanaście do 9. Sędziuje Janiak. Wkraczamy powoli w decydującą fazę seta. Świetny ten atak Stebela. 12-10. Wciąż ta dwupunktowa przewaga drużyny czerwonej.
Jaki serwis? Tym razem Jakuba Jedkę. Dobre przyjęcie, piłka w górze, delikatny atak, jeszcze ratują się niebiescy, piłka wystawiona, świetnie, świetnie zrobił to Jakub Jedkę, pewny bardzo w tej akcji gracz z numerem pierwszym. Bez żadnej kalkulacji, nie wstrzymał ręki. 12 do 11, znowu jeden punkt, znowu szansa dla niebieskich. Złe przyjęcie Brożyniaka i jest w końcu remis, dopięli swego niebiescy. To nie był taki trudny serwis do przyjęcia, tak się przynajmniej wydawało z perspektywy kamery. Powinien tutaj lepiej się zachować Jędrzej Brożyniak. Dobry serwis, piłka odbita od siatki, cofają się czym prędzej niebiescy. Jedkę przy piłce, czy tam był out? Tak, zgadza się, piłka outowa, znowu na prowadzeniu czerwoni. A ten out był naprawdę niewielki, też tam linia w tym miejscu, gdzie spadała piłka, jest lekko przysypana. Brożyniak. Dość łatwy serwis dla niebieskich. Atak po prostej, tam chyba jeszcze był blok. Tak, zgadza się, był blok. Sygnalizacja sędziego. Mamy znowu wynik remisowy. Serwis na środek. Dobra wystawa. Pewne jak w banku, że ten punkt będzie dla czerwonych. To już było widać w momencie wystawy. Zbyt słaby blok. I mógł uratować niebieskich jedynie out. 14-13. Dobre przyjęcie. Ciekawa kiwka, ale w out Jakub Jedk. To był dobry pomysł. Trudno się tutaj przyczepić. Zmyleni w tej sytuacji nieco czerwoni. Janiak. Ja w górze i świetny blok teraz. Jest Piotr Janiak, najwyższy punkcie, złapał piłkę jak ściana w tej sytuacji. Gracz reprezentujący dywizjon lotniczy Leśnica Wielka. 16-13, znowu odskakują na 4 punkty czerwoni. Bardzo blisko pierwszego seta dla duetu Brożyniak-Janiak. Tylko 4 punkty. Niezły serwis. Nieco blisko złapali tą piłkę niebiescy przy siatce. Świetnie ta akcja wygląda. Jeszcze uratowana piłka przy siatce i mamy punkt. Mamy punkt dla drużyny czerwonej, ale ta akcja nagrodzona brawami. Przechylam się do tej reakcji, bo było tutaj na co popatrzeć. Oje Janiak. Jakaś wymiana zdań, jakaś taktyka na ten punkt. I ciekawe rozwiązanie intuicyjnie z Debel. Już tutaj bez presji, na dużym ryzyku. No i takie punkty czasami się zdarzają, kiedy ta przewaga jest nieco większa. Zawodnicy zdecydowanie bardziej ryzykują. Ci, którzy przegrywają już nie mając zbyt wiele do stracenia. Ostatni gwizdek dla niebieskich, żeby tutaj odrobić straty. 19, 15, 14. Dwa punkty od seta czerwoni.
zły serwis, ale też dobre przyjęcie. Mamy dobrą obronę. Piłka znowu w górze dla niebieskich. Znowu kolejna obrona. Tym razem Brożniak ofiarnie, ale w aut. 19-15. Na serwisie Zdebel. Przydałby się dobry serwis, jakiś as być może po stronie niebieskich. Atak już wykonany, broni Brożyniak teraz. Świetny atak Jędrzeja Brożyniaka i mamy 20 punkt. Piłka setowa dla czerwonych. Jak to rozegrają? Na serwisie Piotr Janiak. Dobry wyrzucający serwis. Jest atak, ale tam czerwoni szybko zebrali się do obrony. Jeszcze tam po ręce chyba Janiaka, z tego co dobrze widziałem. Piłka wyleciała na aut. Znowu mamy 4 punkty. Aczkolwiek ciężko będzie tutaj bardzo utrzymać tego seta niebieski. Jedkę w siatkę i pierwszy set dla drużyny czerwonej. Brożniak i Janiak 21-16 wygrywają pierwszą partię. Drugi set starcia finałowego. Czerwoni wygrali pierwszą partię. Brożniak i Janiak sięgają po pierwszego seta. Zobaczymy, jak do tego podejdzie duet Jakub Jedkę i Adrian Zdebel w drugim secie, w drugiej partii. Ta pierwsza wygrana przez duet czerwony 21-16. Pierwsza akcja. Dobry atak po przekątnej. Bezradny był tutaj Brożniak. Dobry początek niebieskich. Serwuje Jakub Jedkę. Wyrzuceni od siatki czerwoni. No ale ta obrona na nic się zdała. Zdebel nie dał rady tutaj utrzymać piłki gdzieś w górze. Ta poleciała za boisko. Mamy wyrównanie 1-1. Na zagrywce Janiak. Złe przyjęcie. Piłka w górze, w siatkę. W siatkę Adrian Zdebel, reprezentant KM PSP w Wałbrzychu. Serwis na środek. Wystawka Jakuba Jedkę. No i drugi punkt dla drużyny niebieskiej. Dość sporo widzów obserwowało ten finałowy mecz nad Sanem w Przemyślu. Atmosfera wzorowa. Brożniak, Janiak, problemy niebieskich, ale teraz świetna kontra. Zobaczmy, będzie tutaj blok. Nie. Świetna zmyłka Brożniaka. I prowadzenie czerwonych 3-2. Serwuje Brożniak. No i ciekawy, ciekawy serwis, spadający liść. 2 punkty przewagi czerwonych. Odskakują, tak jak w pierwszym secie, czerwoni na 2 punkty, tamta przewaga wahała się pomiędzy 4 a 2 punktami od początku, ale tutaj świetny atak Zdebela i mamy
Wynik 4-3. Zmiana stron. W przerwie pomiędzy zmianą stron zawodnicy często zmieniają ubiór delikatnie, dodają sobie wsparcia, jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne, również czapkę. Janiak, kiwka, nieudana, ratują się niebiescy, będzie teraz piłka w górze dla czerwonych i bardzo dobrze tutaj zachował się na siatce Piotr Janiak. Mamy 8 punkt w meczu, 5 z tych 8 punktów powędrowało na konto czerwonych. Ależ tutaj uratowali czerwoni. No, świetna akcja. Mamy piłkę w górze dla niebieskich. No i mamy punkt numer 4 dla duetu Jedke-Stebel. Ale proszę posłuchać tych braw. To jest coś, co się zawodnikom po takiej wymianie należy. Świetna akcja ratunkowa. Atak za atak. Obrona za obronę. 5-4. Dobra wystawa, świetny atak Janiaka. Nie było co zbierać, nie dał rady Jakub Jedke, reprezentant Komendy Portu Wojennego w Gdyni, uratować się tej sytuacji. Ten atak był po prostu zbyt mocny. ...6-4 i serwuje Brożyniak. Świetna wystawa, atak przy samej linii. Znowu mamy ciasto, znowu mamy punkt za punkt, 6-5. Serwis na środek, Janiak wystawia, Jędrzej Brożyniak, 7-5. Mimo tego, że grają w tym momencie pod słońce, nie przeszkadza to czerwonym. Serwuje Piotr Janiak, dywizjon lotniczy Leśnica Wielka. Bardzo dobry atak po prostej. Stebel gwarantuje 6 punkt. Niebieski. Odrzuceni od siatki czerwoni. To będzie trudny atak. I ostatecznie autowa. Tapiuk. Remis 7-7. Zabrakło naprawdę niewiele. Pomysł był dobry. Lokalizacja piłki była ok, natomiast kwestia dokładności pozostawiła tutaj troszeczkę do życzenia. Janiak w górze. 8 punkt dla drużyny czerwonej. A poziom tego finału wysoki i też to spotkanie jest wyrównane. Bardzo dobra kiwka i mamy remis. Szczególnie ten drugi set od początku, można powiedzieć, bardzo, bardzo ciasny, bardzo blisko oba dwa zespoły. W pierwszym jednak gonili niebiescy przez w zasadzie całego seta. Dobry, mocny serwis. Stawa blisko siatki. Musiał kiwać Janiak, a
ale zrobił to skutecznie. Serwis na środek, nie najlepsze przyjęcie, wygonieni niebiescy, jest szansa na spokojny, dobry, precyzyjny atak dla Jędrzeja Brożyniaka. I skutecznie, skuteczny gracz z numerem pierwszym na czerwonej koszulce. 10 do 8. Wyrzucający serwis, ale dobre przyjęcie. No i ta piłka po bloku w aut, tak mi się wydaje. Dla niebieskich. Inteligentnie, inteligentnie starał się to zrobić Brożyniak i wyrzuca teraz w aut. Świetnie tutaj w defensywie niebiescy. Ta kiwka była dobra, ale jeszcze lepsza obrona. 20 punktów w tym secie już za nami. 10 do 10. Świetny serwis niebieskich. Piłka na siatce, po siatce przechodzi na drugą stronę. Jeszcze bronił tutaj niebiescy, ależ zabawił się pięścią. Przebił piłkę bardzo delikatnie. Stebel i obejmują prowadzenie niebiescy. Jedenaście do 10. Prowadzi duet Jakub Jedke, Adrian Zdebel w drugim secie finałowego spotkania w 6. Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej Przemyśl. Jesteśmy nad rzeką San. I niebiescy póki co bliżsi zdobycia 21 punktów w drugim secie, ale jest już remis. Serwuje Jędrzej Brożyniak, Częstochowa. Jednostka ratownictwa gaśniczego. Bardzo dobra wystawa i potężny, potężny atak Jakuba Jedka z komendy portu wojennego Gdynia. Przydałaby się niebieskim przewaga 2-3 punktów. Może teraz niezły serwis po siatce, dość szczęśliwie, ale bardzo, bardzo skuteczni, konsekwentni są w tych atakach po przekątnej, szczególnie czerwoni. Grają bardzo inteligentnie, dostosowują siłę uderzenia do geometrii boiska. Janiak. Dobra. Dobre przyjęcie, potem dobra wystawa i dobry atak. Skuteczny, niezbyt mocny, ale bardzo kątowy. 13-12. Szczęśliwie znowu po siatce niebiescy. Atakuje Brożyniak i również szczęśliwie po siatce. Daje remis. Przeprosił za ten atak po siatce zawodnik czerwonych. Jazd serwisowy Jędrzeja Brożyniaka. Idealnie pomiędzy dwóch zawodników niebieskich. Trafił grać numerem pierwszym. Głośny, tak jest. Thank you.
serwuje Brożyniak. Piłka w górze dla niebieskich. Serwuje drużyna czerwona. Piłka w górze dla niebieskich. Obrona czerwonych. Jeszcze mamy atak. I tutaj fault. Wyrzucił piłkę Brożyniak. 19-18. Dla czerwonych bardzo blisko triumfu. Są czerwoni. Kluczowe fragmenty tego spotkania. No i będzie piłka meczowa. Dla duetu Janiak-Brożyniak 20-18. Są na krawędzi, można powiedzieć, tego spotkania niebiescy. Dobry serwis na środek, ale też dobre przyjęcie. Blok. Podwójne odbicie Brożyniaka. Mamy 20-20. Drodzy Państwo, przypominam, że na boisku numer 1 mamy czwartkowy, szósty mistrzostw polskich służb mundurowych w siatkówce plażowej. Dobry wyrzucający serwis niebieskich i świetny, świetny atak. Janiak po prostej, niedużo siły, plasowane uderzenie w piłkę. Kolejna piłka na zwycięstwo w turnieju dla drużyny czerwonej. Teraz troszeczkę zmiana taktyki serwisowej. Piłka w górze, skończona. Bardzo blisko linii z DBL, ale wytrzymał ciśnienie, wytrzymał presję. Kto tutaj wbije ten ostatni gwóźdź i zgarnie drugiego seta. Dość łatwa zagrywka. Znowu jest piłka dla czerwonych w out. Fault, także pierwsza piłka setowa dla niebieskich. Niewiele tam zabrakło. Próba oszukania bloku od zewnętrznej strony. No i czy wykorzystają tą szansę niebiescy? Szczęśliwie po siatce Brożyniak, Janiak w górze. Dobry blok i mamy seta dla drużyny niebieskiej. Mieli szansę wygrać to spotkanie i cały turniej czerwoni. Ale wracają do gry niebiescy. Będzie tiebreak. Decydujący trzeci set, tiebreak w szóstych mistrzostwach polskich służb mundurowych w siatkówce plażowej w Przemyślu. Jędrzej Brożyniak, także Piotr Janiak w zespole czerwonym, a w zespole niebieskim Jakub Jedke oraz Adrian Stebel rywalizują ze sobą w tym decydującym secie rozgrywanym do 15 punktów. No i zobaczymy, kto z tej bardzo ciekawej rywalizacji wyjdzie górą. Pierwszy punkt dla duetu czerwonego. Piłka już w górze, drugi punkt. I mamy wyrównanie 1-1. Jędrzej Brożyniak, jednostka ratownictwa gaśniczego w Częstochowie, przypomnę, a Piotr Janiak, dywizjon lotniczy Leśnica Wielka, Jakub Jedke, komenda portu wojennego Gdynia i Adrian Stebel, KMPSP w Wałbrzychu. Serwują niebiescy. Wystawka Brożyniaka, ale tam było to zagranie niezgodne z przepisami. Dotknięta siatka. 2-1 dla niebieskich. Czyżby tutaj losy tego spotkania miały się odwrócić? Pierwszy set dość wyraźnie wygrany przez czerwonych do 16. W drugim bardzo ciekawa rywalizacja na przewagi. Tutaj ten dystans już o wiele krótszy.
Szczęśliwie piłka po siatce. 2 do 2. Emocje, można powiedzieć, sięgają Zenitu. Każdy punkt jest ważny. Przypomnę, że mieli piłki meczowe Janiak i Brożyniak w drugim secie. Mogą mieć takie poczucie troszeczkę niewykorzystanej szansy. Piłka w górze dla niebieskich. Atak po przekątnej. Przytomnie czerwoni. Czy uratują się tutaj niebiescy? Będzie walka na całego. Świetny atak. Świetny atak z Debela. 3 do 2. Bardzo odważnie. Nie wstrzymał ręki z Debel. Prowadzą niebiescy. Serwuje właśnie z Debel. Piłka w górze dla czerwonych. Znowu czerwoni. Świetna sytuacja do tego, by wyrównać. I to się dzieje. Przytomny atak Jędrzeja Brożyniaka. 3 do 3. As serwisowy Jędrzeja Brożyniaka po siatce. Ta piłka szczęśliwie przechodzi na stronę niebieskich. Bezradni tutaj Jedke i Debel. Sytuacja się odwraca, prowadzili niebiescy. Teraz mamy 4 do 3 dla czerwonych. Dobre przyjęcie. Piłka w górze. No i świetnie to ściął Jakub Jedke. 4-4. 8 punktów porówno. No i serwuje Jakub Jedke. Dość łatwy serwis. Dobrze ustawieni czerwoni. Kiwka ratuje jeszcze Brożyniak, ale nie da rady do tej piłki dojść Janiak. 5-4 dla niebieskich. I serwuje Jedkę. Serwis na środek. Pojedynczy blok. Podwójne odbicie, ale to wszystko w ramach przepisów, bo miało to miejsce po bloku. Jeszcze ratują niebiescy. Bardzo delikatnie trzeba było uważać. Świetna ta wymiana. Pada łupem czerwonych. Tutaj było blisko już kilkukrotnie, aby czerwoni zdobyli punkt. No i to się w końcu udało. Jedna trzecia tego dystansu już pokonana przez obydwa zespoły. Brakuje 10 punktów zdobytych. Której ze stron? Kto zrobi to pierwszy? Serwuje Janiak. Serwis znowu na środek. Piłka w górze dla niebieskich. Skończona. Na dużym ryzyku. Blisko linii. Piłka po tym ataku, ale padła w pole. Złe przyjęcie. As serwisowy. I dwa punkty przewagi mają niebiescy. To w tiebreaku jest już jakaś tam zaliczka. Może niezbyt duża, ale można to wykorzystać również taktycznie. Kiwał tam Brożyniak. Zobaczmy! Jest świetny atak. 8 do 5. No jak natchnieni teraz grają niebiescy. No i mamy przerwę. Wkraczamy w decydującą fazę tego spotkania. Serwują niebiescy.
Brożyniak wystawia, Janiak bronią niebiescy, a konkretnie Jedkę, piłka w górze, po siatce, będzie szansa dla czerwonych. Blisko było zagrania piłki w aut, nie zdecydowali się zostawić niebiescy atak Stebela w aut. Osiem do siedmiu. Jedkę. Wystawia Janiak. Znowu piłka dla niebieskich. No i teraz mamy 8 do 7. Przepraszam za tą drobną pomyłkę. Wcześniej 8 do 6. Dwa punkty pod rząd. Mamy zmianę stron. No i serwuje Jędrzej Brożyniak. Zbyt blisko siatki. Zła ta wystawa. Ratują się czerwoni. Ale piłka w aut. O, mieli teraz sporo szczęścia z Debel i Jedkę. Bo ta wystawa spowodowała, że atak nie mógł być idealny. I znowu dwa punkty przewagi mają niebiescy. To już absolutnie kluczowe momenty tego spotkanie. Głęboki serwis. Piłka dla czerwonych. W górze atak Janiaka. 9-8. Niezły był ten serwis. Wyrzucił do linii końcowej czerwonych. Ale koniec końców zachowali zimną krew. I serwuje Janiak. Stebel. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale też na bardzo dużym ryzyku. Niebiescy mają znowu dwa punkty przewagi. 5 punktów od zwycięstwa. Są Jedkę i Stebel. Janiak, dobra wystawka, kiwka Brożyniaka, utrzymują piłkę w boisku niebiescy, okazja dla czerwonych, dobry blok, teraz bardzo taka ciasna sytuacja na siatce i czerwoni kończą. O, było bardzo blisko 3-punktowego prowadzenia niebieskich na tym etapie spotkania, to byliby już jedną nogą zwycięzcami. A zamiast 3 punktów jest tylko 1. Dobre przyjęcie Jedkiego. Stebel wystawia Jedkę, atakuje i 11 do 9. Serwuje Jakub Jedkę. Zepsuty serwis. W
Wciąż jeden tylko punkt różnicy. 11 do 10 dla niebieskich. Jedkę. I świetny atak. 12-10. 3 punkty od zwycięstwa są niebiescy. Serwuje z DB. Dobry serwis, kłopoty czerwonych i to jest 13 punkt. Bardzo blisko już są niebiescy zdobycia tytułu Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej. Jeszcze nie mogą się zdekoncentrować. Muszą tutaj utrzymać nerwy na wodzy. Ale już widać taki dodatkowy wigor w końcówce tego spotkania. Jeszcze czerwoni walczą. Spójrzmy, czy uda się tutaj dojść na jeden punkt drużynie czerwonych. Nie uda się. Będzie piłka meczowa. W zasadzie co najmniej 3 piłki meczowe. Zmiana stron. No i zobacz. Serwuje Jakub Jedkę po tytuł. Serwis na środek, piłka w górze dla czerwonych, out i Jedkę, Jakub Jedkę może fetować zdobycie tytułu mistrza Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych. Jakub Jedkę oraz Adrian Zdebel wygrywają to spotkanie w pokonanym polu Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, ale to był naprawdę kapitalny mecz. Kapitalne widowisko, pełne emocji, zwrotów akcji. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za to spotkanie. Maciej Szczęśniewski.